Witam Was serdecznie w kolejnej audycji. Z Aleksem kręcimy materiał dla Was, taki już dokumentujący istnienie kultu solarnego na Sowie i na Małej Sowie. Te kamienne mury oporowe, które Wam tutaj pokazywałem, już nie są do końca, nawet według niektórych historyków tu miejscowych, murami, które zostały zbudowane z kamieni, które chłopi zbierali tu na tym terenie. Ostatnia grupa, ostatnie wyjście w teren, przyjście tu, udowodniło mi, pokazało, że pewne siły i pewne moce, o których nie mamy zielonego pojęcia, na pewno istnieją. Była między nami dziewczyna, 22 lata. Ta ściana jeszcze 10 lat temu stała. Ona była postawiona 10 lat temu. Pracownicy rolni na zlecenie pewnego miejscowego biznesmena przyjechali tutaj udetem, takim ciągnikiem i to wszystko zwalili. Słuchajcie, chłopi na pewno w ten sposób nie układali i nie zbierali kamieni, które znaleźli na polu. Te miejsce, tak jak poprzednie, które Wam pokazywaliśmy z Aleksem, jest na zewnątrz obsadzone żywopłotem dębowym, w środku świerki. Tego miejsca, słuchajcie, nawet jesienią nie można zlokalizować. Dlatego nie pokazuję, w którym to jest miejscu, gdzie ten stół obrzędowy się znajduje. Nie tylko ślęża, słuchajcie, swojego czasu byłem zafascynowany ślężą. Do tego napis Helmut, który znajduje się tam na skale. Najprościej wytłumaczyć, że to jakiś mieszkaniec okolicy swoje imię tam wyrył, N, które znajduje się pod spodem z kropką. Jest to inicjał prawdopodobnie jego nazwiska. Próbowałem do tego dociec, jednak miejscowi ludzie, którym o tym mówię, dopiero się ode mnie dowiadują, że to jakiś napis był na tej skale. Przez miejscowych, nie wszystkich, jest to znane miejsce, zwane miejscem czarownic. To właśnie jak jest Sobótka, Noc Kupały, przychodzi tu takie dwie, trzy czarownice miejscowe, no zielarki, które odprawiają tu pewien obrzęd. Ja nie widzę w tym nic drożnego i nie widzę w tym nic fantastycznego. Jedną z nich znam. Naprawdę za pomocą ziółek, które ona robi, można z niejednej choroby wyjść, na pewno. Słuchajcie, jednak to miejsce jest tutaj zakazane. One tak wygląda, jak post taka nie nuklearna, tylko jakaś tam powichurowa sceneria od zawsze.